Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, mam dla Was filmik z pomysłami na prezenty i właśnie jako, że teraz będzie już Wielkanoc, to stwierdziłam, że pokażę Wam właśnie pomysły na prezenty, które możecie komuś dać albo które sami możecie poprosić i staram się właśnie wybrać takie przedmioty, o które też chłopacy mogliby poprosić, albo z których mogliby się też cieszyć. Nie wszystkie oczywiście, mam niektóre też takie typowo dziewczęce. No ale jeżeli jesteście ciekawi, to możecie od razu zostawić łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. I zapraszam Was już do oglądania. Pierwszą rzeczą, która według mnie jest świetna, naprawdę świetna, ostatnio jest to bardzo, bardzo, bardzo modne, a dużo osób nie wie na przykład, gdzie takie coś kupić, więc jeżeli chcecie komuś właśnie kupić taki niedrogi prezent, to bardzo Wam polecam popsockety i to jest mega fajna sprawa, naprawdę. Ja ostatnio sobie sprawiłam takiego jednego popsocketa i są one tak wygodne, tak wygodnie się trzyma telefon, naprawdę. Też jest to fajne, że są różne, przeróżne rodzaje. Na dole podlinkuję Wam właśnie stronę, na której jest mnóstwo popsocketów do wyboru, do koloru po prostu. Ale nie są one drogie, fajnie wyglądają, więc myślę, że każdy by się ucieszył z takiego popsocketa. Tutaj mam takiego fajnego Donata. Tutaj mam dwa takie błyszczące, takie glitterowe popsockety. Właśnie wszystkie znajdziecie na tej stronie, którą Wam na dole podlinkuję, bysonia.pl. Ojej, wypadło mi. Ale tutaj takie właśnie fajne kotki i mega, mega to będzie wyglądało właśnie do złotego iPhone'a albo do różowego iPhone'a. Są jeszcze srebrne, czarne, czerwone. No bardzo dużo tego jest. Takie marmurowe, bardzo mi się te marmurowe podobają, są przepiękne. Oczywiście są też takie zwykłe czarne, zwykłe białe, takie basicowe kolory, więc możecie sobie zobaczyć. I tutaj jeszcze takie inne. Fajne są też takie galaktyczne, bardzo mi się one podobają. I kolejną rzeczą, właśnie również taką do telefonu, są to case'y. Właśnie jeśli wiecie, jaki ktoś ma telefon i chcecie mu sprawić przyjemność, to możecie mu podarować case'a. Albo sami możecie poprosić o case'a. Bo ja często oglądam takie filmiki, kiedy nie wiem, co chciałabym dostać. I tutaj mam bardzo różne właśnie case'y. Również na dole Wam wszystko podlinkuję. Tutaj taki czarny, męski, nawet dla chłopaka. Słuchajcie, wszystko. I te są bardzo urocze, bardzo mi się one podobają. Musicie się pośpieszyć, bo niedługo już właśnie Wielkanoc. Kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna na prezent, świece. I można takie świece kupić stacjonarnie, są one z Yankee Candle. Naprawdę bardzo ładnie pachną. Możecie też kupić jakieś zwykłe świece, jakieś niefirmowe. Bo jeżeli ktoś lubi, albo lubi właśnie mieć taki klimat w pokoju ładny, to możecie właśnie mu kupić takie świece pod kolor. Albo jeżeli Wy lubicie świece, to według mnie Wielkanoc to jest tak spoko okazja, żeby sobie nawet kupić świece. Kolejnym moi drodzy, pomysłem na prezenty są to biżuteria. I ja właśnie ostatnio miałam ochotę sobie kupić zegarek. To jest już mój stary zegarek, teraz chcę sobie kupić jakiś nowy, ładny, więc właśnie nie wiem, czy na Wielkanoc sobie nie kupię jakiegoś zegarka. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Ostatnio tak grzebałam w internecie i znalazłam mnóstwo ślicznych zegarków. No i jeżeli lubicie, albo ktoś lubi, to również biżuteria też jest mega fajna. Albo możecie też sami zrobić właśnie komuś biżuterię, babci, mamie, komu chcecie. I właśnie ja zrobiłam taką słodką, różową bransoleteczkę. Noszę ją sobie, o, tutaj do tej bransoletki z Lilu. Kolejnym prezentem będą skarpetki. Ja mam tutaj właśnie takie fajne skarpetki w pieski. I jeżeli ktoś lubi pieski, to zobaczcie, kiedy skarpetki są słodkie. Następnie mam takie słodziutkie skarpetki w bananki. I takie kabaretki, moi drodzy. Te skarpetki też są śliczne, bo są to takie kabaretki. Ale mają one tutaj przy końcu taką kokardkę śliczną. O, już
jeszcze tutaj takie sokety, kwiatki mi się znalazły. Można też komuś właśnie sprezentować rajstopy. Rajstopy. I ostatnio właśnie jak byłam na imprezie, to miałam takie rajstopy z takiej kabaretki właśnie z cyrkoniami malutkimi. I ślicznie one wyglądały, podobały się one też kilku osobom, więc według mnie, jeżeli zauważyliście albo wiecie, że ktoś lubi nosić rajstopy, to świetne będą właśnie takie rajstopy z cyrkoniami. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, nie chcę ich otwierać, ale ogólnie właśnie chodzi o to, że są to zwykłe takie kabaretki z malutkimi cyrkoniami i one są po prostu przecudowne, naprawdę. Sama mam i je po prostu uwielbiam. Ostatnim już pomysłem na prezent będą to oczywiście słodycze, bo Wielkanoc mi się akurat tutaj właśnie zawsze kojarzy ze słodyczami i wziąłam tutaj takie jajeczka, typowo wielkanocne słodycze i takiego króliczka z Linda. Wszystko ma gluten, więc ja nie mogę takich rzeczy, ale jeżeli znacie osoby, które lubią słodycze i cieszą się z ich dostawania, to czemu by nie kupić im kosza ze słodyczami. Ale mam nadzieję, że pomogłam Wam tym filmikiem. Starałam się tutaj właśnie pokazać też takie rzeczy, które właśnie możecie poprosić, będąc chłopakiem, będąc dziewczyną. Możecie właśnie kupić koleżance, koledze, mamie, babci, tacie. Nie wiem, komu chcecie. I nie tylko na Wielkanoc, na przykład na urodziny też komuś. Albo nie wiem jeszcze na co, po prostu przed Wielkanocą stwierdziłam, że nagram taki filmik, tak samo jak przed Wigilią. I moi drodzy, jeżeli takie filmiki Wam się podobają z jakimiś moimi pomysłami na coś, to możecie mi dać znać w komentarzu, możecie zostawić łapkę w górę, możecie mnie zasubskrybować, jeśli jesteście tutaj nowi. A ja dziękuję Wam bardzo już za oglądanie. Buziaczki, do następnego filmiku. Pa! Jeszcze tak na koniec, pamiętajcie, linki do większości tych rzeczy macie w opisie i na stronie By Sonia macie minus 10 z kodem JULSHI10. Buziaczki, wesołych świąt, kochani!